Dzień dobry. Bardzo mi przyjemnie powitać wszystkich zgromadzonych na moim wykładzie. Moje nazwisko Jakubus, jestem pracownikiem Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i chciałam dzisiaj Państwa zainteresować tematem bardzo aktualnym, związanym z generowanymi odpadami, a konkretnie z bioodpadami. Zanim przejdziemy do tych bioodpadów, chciałbym Państwu powiedzieć, że cała działalność, aktywność przemysłowa i nieprzemysłowa człowieka związana jest z generowaniem różnego rodzaju odpadów. Te wszystkie odpady zostały pogrupowane na 20 grup, które są ujęte w katalogu odpadów opisanych rozporządzeniem ministra środowiska z 2014 roku. Odpady komunalne, a więc te, które nie są związane z działalnością przemysłową człowieka, a jego bytową aktywnością, w 2019 roku według danych Głównego Urzędu Statystycznego stanowiły prawie 13 milionów ton, z czego średnio na mieszkańca Polski przypadało 332 kg. Porównując te wartości z danymi dla krajów Unii Europejskiej, nie jest to wartość wysoka, tylko średnia, ale co jest najważniejsze, że z tej ogólnej masy wyselekcjonowane zostało jedynie 31%, co stawia nas w niezbyt korzystnej sytuacji, ponieważ gro naszych odpadów to są odpady zmieszane. Ale skupiając się na tej grupie selektywnie zebranej, okazuje się, że dane GUS wskazują, że aż prawie 120 kg zebrali mieszkańcy miast, a jedynie 90 kg mieszkańcy wsi. Co głównie zostało wyselekcjonowane? To są te wszystkie cztery frakcje, które znamy, a mianowicie bioodpady, które, proszę zwrócić uwagę, stanowią największy udział, bo aż 31 kg i relatywnie mniej wyselekcjonowaliśmy szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury. Mówiąc o bioodpadach, które gromadzimy selektywnie, czyli deponujemy do brązowych pojemników z napisem bio, stanowią dwa strumienia. Wspomniałam wcześniej, że grupa 20 to odpady komunalne i wewnątrz tej grupy 20 mamy różne frakcje. Wśród nich dwie podgrupy, a mianowicie odpady kuchenne podlegające biodegradacji, jak i odpady ulegające biodegradacji. To są te dwa strumienie, które mamy prawo deponować do brązowych pojemników i one są tak kolokwialnie oznaczane, określane jako bioodpady. Jednakże odpady ulegające biodegradacji mają troszeczkę szersze pojęcie i nie tylko i wyłącznie pochodzą z pielęgnacji ogrodów przydomowych. Również związane są z innymi odpadami, które są gromadzone. Otóż do tych odpadów ulegających biodegradacji możemy również włączyć odzież i tekstylia z materiałów naturalnych, odpady spożywcze i kuchenne z gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, odpady z zakładów produkujących żywność, także opakowania biodegradowalne, na przykład popularne wytłaczanki do jaj, a także pozostałości po pielęgnacji ogrodów, parków i cmentarzy, co szczególne ma znaczenie w przypadku dużych aglomeracji, które posiadają znaczne obszary terenów zielonych. Gdybyśmy znowu przejrzeli dane GUS, moglibyśmy z kilku ostatnich lat, moglibyśmy zauważyć, że masa bioodpadów sukcesywnie wzrasta. Raz jest to największa grupa odpadów generowanych. Do tej wzrastającej ilości bioodpadów przyczynił się fakt, że od 2 lat obligatoryjnie musimy deponować bioodpady, selekcjonować je na poziomie gospodarstwa domowego, ale z drugiej strony też musimy pamiętać o ich racjonalnym zagospodarowaniu. Co to znaczy racjonalne zagospodarowanie? Racjonalne zagospodarowanie związane jest z tak zwanymi współczesnymi trendami w gospodarce odpadami. Te trendy opierają się na takich trzech podstawowych filarach, które tutaj zostały na slajdzie ujęte. Pierwszy podstawowy to jest tak zwana hierarchia postępowania z odpadami. Hierarchia postępowania została zapisana w ustawie o odpadach, a także w dyrektywie unijnej. Hierarchia postępowania możemy zaprezentować w postaci takiego odwróconego trójkąta, gdzie przechodząc od góry ku dołowi pokazywane są najmniej pożądane metody zagospodarowania odpadów. A co za tym idzie, najbardziej pożądaną taką aktywnością w hierarchii postępowania z odpadami jest zapobieganie tym odpadom. Najmniej pożądana to jest unieszkodliwianie, czyli składowanie odpadów na składowiskach odpadów.
Ja Państwa uwagę zwracam na fakt, że poza zapobieganiem również przygotowanie odpadów do ponownego użycia, jak i recykling są bardzo mocno wspierane i korzystnie postrzegane. To związane jest z drugim filarem, a mianowicie z gospodarką o obiegu zamkniętym. Gospodarka o obiegu zamkniętym jest ideą nową, która wdraża i coraz silniej jest tutaj promowana, a mianowicie główną taką ideą gospodarki o obiegu zamkniętym jest fakt, że odpady musimy postrzegać zupełnie w innym świetle. Nie jako coś, co jest niekorzystne, coś, co nazywamy popularnie śmieciami, ale jest to bardzo ważny produkt, surowiec do produkcji nowych produktów. Założeniem gospodarki o obiegu zamkniętym jest przede wszystkim utrzymanie zasobów naturalnych, zmniejszenie wykorzystania tych surowców naturalnych, a co za tym idzie, nasze bioodpady idealnie wpasowują się w możliwości takiego zagospodarowania w myśl o gospodarki o obiegu zamkniętym. Mało tego, trzeci filar związany z tak zwaną ideą zero waste jak najbardziej wpasowuje się właśnie w możliwości zagospodarowania bioodpadów. W związku z tym na dzień dzisiejszy mamy takie dwie główne grupy metod zagospodarowania bioodpadów. Pierwsza grupa to metody biologiczne oparte o kompostowanie i fermentację metanową i druga grupa metod to metody termiczne obejmujące spalanie, współspalanie, czy też alternatywne technologie. Oczywiście mając na uwadze to, co wcześniej powiedziałam, a więc założenia, hierarchii postępowania, gospodarki o obiegu zamkniętym i idei zero waste, bardziej preferowane na dzień dzisiejszy są metody biologiczne. Gdybyśmy chcieli porównać popularność tych poszczególnych metod, to poniższy schemat myślę, że w sposób taki bardzo klarowny wizualizuje nam to. Otóż zwracam Państwa uwagę, że największe koło zielone dotyczy właśnie tego kompostowania, czyli metod biologicznych zagospodarowania bioodpadów. Metoda kompostowania jest metodą, która jest akceptowalna społecznie i powszechnie jest postrzegana jako korzystna, ponieważ zawarte w bioodpadach składniki pokarmowe, materia organiczna, dzięki procesowi kompostowania i wytworzeniu kompostu powraca do środowiska. Zamyka nam cykl zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Nieco mniej popularna jest druga metoda biologiczna, a mianowicie związana z fermentacją metanową. I najmniej popularne są te metody, które są oparte o termiczne przekształcanie i alternatywne metody. W związku z tym, że te metody biologiczne dominują i nie tylko dominują na terenie Polski, ale w Unii Europejskiej, dwa słowa na temat tych metod. Zacznijmy od fermentacji. Otóż fermentacja i kompostowanie różnią się dosyć zasadniczo i tutaj bym chciała się skupić właśnie na tych różnicach. Fermentacja jest przede wszystkim metodą beztlenową. Główną ideą fermentacji jest pozyskanie biogazu. Z fermentacją możemy się oczywiście spotkać przy odgazowywaniu wysypisk, odpadów komunalnych, ale przede wszystkim my dzisiaj poruszamy temat możliwości zagospodarowania odpadów komunalnych, szczególnie bioodpadów, w wyniku tego procesu. Tutaj chciałabym podkreślić, że fermentacja metanowa oczywiście wykorzystuje bioodpady, ale nie tylko bioodpady pochodzenia roślinnego, ale również zwierzęcego. Do fermentacji możemy wykorzystać również produkty odpadowe z produkcji zwierzęcej, takie jak odbornik, gnojowica, czy też rośliny specjalnie produkowane na tego typu cele. Tak jak wcześniej wspomniałam, najważniejszym efektem fermentacji metanowej jest produkcja biogazu. Produkcja biogazu, która stanowi taki preludium do uzyskania energii elektrycznej czy też ciepła. Jednakże w wyniku procesu fermentacji metanowej powstaje poferment, czy innymi słowy mówiąc pulpa pofermentacyjna. Jest to niestety, zgodnie z katalogiem odpadów, wcześniej przeze mnie wspomnianym, jest to odpad. Czyli krótko mówiąc, jest taki skutek, można powiedzieć, negatywny, ale zwróćcie uwagę Państwo, że w momencie, kiedy ten poferment spełnia określone wymogi i kryteria, które są zawarte w rozporządzeniu ministra środowiska, jak i w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wówczas ten poferment może być efektywnie wykorzystany i na cele rolnicze jako nawóz.
Tutaj Państwu prezentuję wnętrze biogazowni i cały proces fermentacji metanowej jest ściśle kontrolowany. Cała masa musi być systematycznie mieszana, musi być w odpowiedniej temperaturze i wilgotności, co jest na cały czas parametryzowane. Efektem tego jest, tak jak wcześniej Państwu wspomniałam, wysoka wydajność i uzyskanie biogazu. Tutaj Państwu prezentuję poferment, który jeżeli spełnia określone kryteria, o których wcześniej mówiłam, może być stosowany na cele rolnicze. Tak jak Państwu wcześniej wspomniałam, drugą alternatywną metodą do fermentacji metanowej jest kompostowanie. Jest to metoda bardziej popularna. Składają się na to dwa aspekty. Pierwszy, że jest to metoda tańsza. Gdybyśmy porównali instalację kompostowania z instalacją biogazowania, to ta pierwsza jest tańsza w swojej budowie i funkcjonowaniu od 3 do 7 razy. Mało tego, proces kompostowania jest procesem prostszym w swoim przebiegu i następny aspekt, który przemawia za popularnością kompostowania, to chociażby na terenie Polski mamy prawie 3-krotnie większą liczbę instalacji kompostowni w porównaniu z biogazowniami. Ponadto zwracam uwagę, że zgodnie z zapisem w ustawie o odpadach kompostowanie jest traktowane jako recykling organiczny. Czyli ustawodawca wprost nam mówi, że wpisujemy się w hierarchię postępowania z odpadami i nawiązujemy w ten sposób do gospodarki o obiegu zamkniętym. W wyniku kompostowania, który jest procesem w 100% tlenowym, uzyskujemy kompost, a więc przeskakujemy do ustawy o nawozach i nawożeniu i z jednego odpadu, czy z mieszaniny różnych odpadów, uzyskujemy coś, co jest cennym nawozem organicznym. I w gruncie rzeczy, tak jak Państwu wcześniej wspomniałam, właśnie ten recykling odpadów na coś, co jest korzystne z punktu widzenia środowiska, stanowi taką wartość dodaną do kompostowania i to stanowi, że społeczeństwo postrzega kompostowanie jako technikę bardzo przyjazną. W związku z tym dwa słowa na temat tego procesu. Jest to proces oczywiście mikrobiologiczno-biochemiczny, który przebiega w 4 różnych fazach. Przy czym 3 pierwsze fazy są dosyć intensywnie zachodzące podczas tych faz. Tak jak Państwo widzicie z tego prezentowanego przeze mnie wykresu, dosyć intensywnie zmienia się temperatura, jak i też odczyn całej mieszanki kompostowanej. Podczas tych 3 pierwszych faz najintensywniejsze są przemiany. Przemiany czego? A mianowicie przemiany mówiące o procesach mineralizacji i humifikacji. Ostatnia faza jednakże jest bardzo istotna, ponieważ ona powoduje, że nasza przekompostowana czy kompostowana biomasa dojrzewa, czyli uzyskuje wszystkie cechy i parametry najbardziej korzystne z punktu widzenia aplikacji na cele rolnicze, ogrodnicze czy leśne. Tutaj zwracam Państwa uwagę, że podane tygodnie są dosyć orientacyjne, ponieważ długość procesu kompostowania bardzo się nie zależy od tego, w jakich warunkach i jaką techniką jest przeprowadzony. Niezależnie od przyjętej technologii kompostowania, najważniejszym elementem całego procesu jest rozdrobnienie całej biomasy, która będzie podlegała procesowi kompostowania. Następnym koniecznym warunkiem do przeprowadzenia prawidłowego procesu kompostowania jest uwilgotnienie oraz kontrola temperatury. I finalna rzecz związana z kompostowaniem to jest przemieszanie, bardzo dobre przemieszanie całej masy kompostowej i ułożenie jej w pryzmę. Wszystkie przemiany, które Państwu przed chwilą zaprezentowałam na wykresie, zachodzą niezależnie od tego, jaką metodę przyjmiemy kompostowania. Wszystko zależy od intensywności. Na dzień dzisiejszy, gdzie możemy kompostować? Możemy oczywiście kompostować w domu, możemy kompostować w przydomowym ogrodzie, kompostowniku przydomowym, bądź też w profesjonalnych instalacjach. Przykładem procesu bardzo zintensyfikowanego kompostowania w układzie quasi zamkniętym jest biokompostownia w Suchym Lesie. Tak jak Państwo widzicie, tutaj prezentuję 2 górne zdjęcia, gdzie na pierwszym jest hala przyjęć, na drugim zdjęciu jest z lotu ptaka widok całej biokompostowni. Pierwsze 3 fazy, o których wcześniej mówiłam, właśnie zachodzą w warunkach 100% kontrolowanych, w tak zwanych bioreaktorach. Natomiast ostatnia faza dojrzewania jest przeprowadzana na zewnątrz,
pod zadaszeniem, co prezentuje ostatnia fotografia. Dzięki takiej efektywności i mamy bardzo skrócony czas trwania tego procesu. Zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj są tylko 84 dni. Takiej efektywności niestety nie uzyskamy w momencie, kiedy mamy kompostownię pryzmową, otwartą, gdzie wszystkie warunki związane są z czynnikiem temperatury i opadu. Wówczas przy kompostowaniu tak zwanym pryzmowym na otwartej przestrzeni proces kompostowania jest mniej efektywny i trwa dłużej. To możecie Państwo również zauważyć, jeżeli ktoś z Państwa ma ogród i kompostuje na cele własne. Produkcja w takim kompostowniku domowym trwa czasami nawet do 2 lat. Natomiast zdecydowanie szybciej następuje produkcja kompostu w warunkach domowych. Również wartym podkreślenia jest to, że wszystkie kompostownie, które funkcjonują na zasadzie komercyjnej, produkty ich działalności, czyli kompost, musi podlegać certyfikowaniu. Aby produkt był taki dopuszczony do obrotu, musi mieć odpowiednie badania i certyfikat, musi spełniać określone warunki. W przypadku kompostowników domowych czy ogrodowych, tu oczywiście taki kompost nie podlega weryfikacji i jest stosowany tylko na cele własne, czyli ogrodu albo też posadzenia roślin doniczkowych. Kompost zawsze w pierwszym rzędzie jest przeznaczony do urzeźniania i nawożenia gleb. Oczywiście, proszę Państwa, to poza tym podstawowym przeznaczeniem kompostu mamy jeszcze szereg innych, takich jak związane możliwości wykorzystania kompostu na cele rekultywacyjne, produkcja podłoży do upraw roślinnych, głównie ogrodniczych, produkcja preparatów nawozowych. Ostatnio coraz więcej na rynku mamy różnych preparatów na bazie związków próchnicznych czy humusowych. To właśnie do tego kompost między innymi jest wykorzystywany, a także również bardzo popularne, szczególnie w aglomeracjach miejskich, mulczowanie. Mulczowanie, czyli mieszanina kompostu z korą bądź też z jakimiś skrawkami, które taka mieszanina pokrywa całkowicie nam powierzchnię gleby w celu między innymi zahamowania wzrostu chwastów, żeby utrzymać i zmniejszyć wahania temperatury i wilgotności, a także zapobiegać erozji wodnej i wiecznej. Mówiąc o wykorzystaniu kompostu na cele rolnicze, ogrodnicze, leśne, czyli mówiąc o nawożeniu gleb kompostem, przede wszystkim pod uwagę musimy brać następujące elementy. Wpływ kompostu na właściwości morfologiczne i fizyczne. Otóż dodatek kompostu jako dużej ilości materii organicznej poprawia nam strukturę gleby, tak zwaną strukturę, tworzy strukturę gruzołkowatą. Struktura gruzołkowata jest najbardziej pożądaną strukturą, ponieważ ona będzie determinować korzystne stosunki wodno-powietrzne, co oznacza, że będzie w glebie odpowiedni balans pomiędzy nawodnieniem i natlenieniem. To oczywiście będzie wpływało nam na porowatość, a jednocześnie będzie zmniejszało zwięzłość gleb. Oczywiście, proszę Państwa, kompost ma barwę ciemną, a więc dodatek ciemnej materii do gleby będzie nam korzystnie wpływał na właściwości cieplne, czyli utrzymanie stałej temperatury, co szczególnie jest ważne w okresie przedwiośnia, kiedy jesteśmy zainteresowani szybszym ogrzaniem gleby, a co za tym idzie, szybszym kiełkowaniem nasion i pobudzeniem wegetacji. Korzystne stosunki wodno-powietrzne to także bezpośredni wpływ na prawidłową wartość H, czyli potencjał oksydoredukcyjny. Ten potencjał oksydoredukcyjny bezpośrednio nam determinuje przyswajalność, lepszą przyswajalność składników pokarmowych dla roślin. I z drugiej strony kompost to przede wszystkim bardzo silny wpływ na właściwości chemiczne gleb, wyrażone wzrostem materii organicznej, a co za tym idzie wzrostem próchnicy, wzrost zarówno materii organicznej, a co za tym idzie próchnicy, to przede wszystkim poprawa właściwości sorpcyjnych, czyli tych zdolności gleby, które odpowiadają za zatrzymywanie składników pokarmowych. To również z drugiej strony poprawa właściwości buforowych, czyli utrzymanie stałego, optymalnego odczynu gleb.
kontrola, regulacja zarówno odczynu gleb, jak i też zasobności gleb, składniki makro i mikro, to przede wszystkim bardzo głęboki ukłon w stronę użytkowanych przez nas roślin, zarówno tych rolniczych, jak i ogrodniczych. Dziękuję bardzo za uwagę. Wykład został zaprezentowany przez Monikę Jakubus, pracownika Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do widzenia.